Cześć, z tej strony Krzyklis z domowego Survivalu. Dziś w takim troszkę może nietypowym materiale, nagrywanym troszkę na szybko, bo znaleźliśmy coś bardzo fajnego, chcieliśmy się tym z Wami podzielić. Dziś mianowicie przyjrzymy się temu, jak plecak ratunkowy, czy może nawet plecak ewakuacyjny, wyobraża sobie polskie wojsko. I zastanowimy się, czy to podejście jest dobre, byśmy przekładali je sami na nasze przygotowania. Zapraszam. Czołówka. A jak na to trafiliśmy? Ano dziś na naszą facebookową grupę dyskusyjną, która liczy ponad 21 tysięcy osób. Dziś na naszej grupie Mariusz umieścił ten oto artykuł z portalu defense24.pl, w którym to artykule jest mowa o przetargu na niemal 500 plecaków ratunkowych. Pokopałem głębiej, dokopałem się do dokumentacji przetargowej i te dokumentacje, czyli listę rzeczy, która powinna znaleźć się w tym plecaku, właśnie chciałbym dziś razem z Wami wspólnie omówić. Oczywiście link do tego artykułu i do dokumentacji będą w opisie pod filmem. Idźmy dalej, przełączam się na tę dokumentację. To jest tak naprawdę jeden z załączników tylko. Opis przedmiotu zamówienia na plecak ratunkowy do przetrwania we wrogim środowisku w wypadku izolacji. No i ten dokument ma tutaj oczywiście spis treści, bla, bla, bla. Nie będę tego wszystkiego w całości, bo to się mija z celem, ale zaczyna się od tego, że jest mowa o tym, jakie funkcje ten plecak powinien spełniać, a potem jest lista jego zawartości. No i w ogóle wychodzi na to, że pozyskanie tych plecaków ratunkowych jest pochodną zebranych wniosków i doświadczeń z udziału polskiego kontyngentu wojskowego w misji w Afganistanie. Chodziło o to, że po prostu brakowało wyposażenia ratunkowego dla załóg i pasażerów statków powietrznych, umożliwiającego im przetrwanie w izolacji od wojsk własnych we wrogim środowisku do czasu podjęcia i ewakuacji odzyskania przez siły własne w przypadku konieczności awaryjnego lub przymusowego lądowania. Znaczy po prostu zobaczono, że takiego czegoś nie ma, stwierdzili, że to kupią. No rozsądne, nie? Rozsądne. Jakie powinien ten plecak spełniać funkcje? Powinien umożliwiać pozyskanie wody pitnej oraz jej uzdatnienie. Zupełnie logiczne. Powinien umożliwiać budowę schronień doraźnych, zdobycie pożywienia i przygotowanie go do spożycia, utrzymanie ciepłoty ciała, czyli ochrona przed wychłodzeniem organizmu, ustalenie położenia nawigowania, wskazanie swojego położenia siłom odzyskującym w warunkach dobrej i złej widoczności, powinien umożliwić wykonanie prostych czynności medycznych ratujących życie i unikanie sił pościgowych przeciwnika, w tym także przemieszczanie się w warunkach nocnych powinien ten plecak umożliwiać. A tutaj są wymagania w stosunku do poszczególnych elementów plecaka. No i zaczyna się oczywiście od opisu samego plecaka, który ma tam mieć jakieś tam wymiary. Patrzcie, waga plecaka ratunkowego wraz z wyposażeniem nie może przekraczać 18 kg. Nie może też mniejsza niż 15. Dlaczego? Nie wiem, ale maksimum 18. Zobaczcie, nawet wojsko, myśląc o zestawach ewakuacyjnych, mówi, że mają one mieć maks 18 kg. To jest mało. To znaczy dużo i mało. Znaczy zobaczycie, dlaczego to jest dużo i mało, bo po prostu czasami ta lista tej zawartości jest dla mnie niezrozumiała. Tutaj jest, z czego ten plecak ma być wykonany. Przednia wierzchnia część komory głównej w kolorze pomarańczowym, seledynowym lub czerwonym odblaskowym z nadrukiem, a pozostałe części ma być w kolorze khaki. Odblaskowa część plecaka, czyli przód, wykonana z materiału zasadniczego, jak cały plecak, lub jest to materiał naszyty na materiał zasadniczy plecaka. Znaczy, można kupić plecak cały wykonany w khaki i naszyć na nim tę dodatkową warstwę odblaskową. Do tego posiada chowany pokrowiec wodoodporny maskujący, z jednej strony w kolorze białym, z drugiej strony w kolorze khaki. Po założeniu pokrowca pomarańczowa część plecaka powinna być całkowicie zakryta i nie powinno być możliwości prześwitu. No to jest logiczne, że jeśli chcemy, żeby ten plecak nam pomagał w sygnalizacji, to czasami możemy tego nie chcieć, nie? To możemy go po prostu wtedy musieć, możemy wtedy go po prostu zakrywać i pozamiatane. Nie jest to zła koncepcja. Rozumiem. Wszystkie dodatki z tworzyw sztucznych w kolorze khaki lub czarnym, jakieś tam paski. O, zapas wody ma być umieszczony w usztywnionej kieszeni, przegrodzie chroniącej przed zgnieceniem. I to jest trochę dziwne w kontekście tego, jaki ten zapas wody, ale to będzie za moment. Coś o wentylacji tylnych części, płaska kieszeń, jakieś kieszenie wewnętrzne, cięższe bliżej pleców. W ogóle jest na końcu taka rozpiska, co gdzie w tym plecaku ma się znajdować. To też jest w ogóle przeciekawe i zaraz Wam to pokażę, znaczy pod koniec tego dokumentu. Dobra, instrukcja obsługi, bla bla bla, po polsku i po angielsku. W porządku, no jakieś te parametry ma ten plecak spełniać. I teraz zawartość. Nawigacja GPS. Do określenia własnego położenia oraz nawigacji, konstrukcja na rękę z wyświetlaczem monochromatycznym o wysokiej rozdzielczości, wodoodporność nie mniej niż IPX7, obsługuje systemy satelitarne, GPS GLONASS. Teraz tak, czy jak będzie obsługiwać Galileo i Beidou, to dobrze czy źle? No, skoro ma obsługiwać tylko te dwa, to może się okazać, że jak ktoś będzie chciał dołożyć sprzęt, który obsługuje te dwa pozostałe, to już nie będzie spełniać wymogów przetargu. Jest to kompletna głupota. Im więcej systemów, tym lepiej. Dlaczego w ogóle w tej dokumentacji nie wpisano wymogu, żeby mógł działać z Beidou i z Galileo? Nie wiem.
Masa maksimum 120 gramów z bateriami. Czas pracy urządzenia nie mniej jak 30 godzin na jednej zmianie baterii, deklarowany przez producenta. No wiadomo, że nikt tego nie będzie sprawdzał. W sensie nie ma wymogu, żeby dostawca tego zestawu sprawdzał własnoręcznie, jak długo ten GPS będzie działać. Funkcje oprócz tego, że do nawigacji na to godzina, data, tryb zegarka, synchronizacja czasu z GPS, automatyczny czas letni, czasomierz, stoper, godzina wschodu, zachodu słońca, prędkość, dystans, bla, bla, bla. Co to jest ciekawe? Odwzorowany punkt trasy. Co to znaczy w ogóle? Nie wiem. Może to ma jakieś znaczenie. Może osoby, które znają się na GPS, będą w stanie mi cokolwiek tutaj powiedzieć, co to znaczy odwzorowany punkt trasy. Funkcja celuj i idź ma też być kompas cyfrowy i ma możliwość zapisywania waypointów ulubionych pozycji nie mniej niż 300, trasa nie mniej niż 15, nie mniej niż 15 tras i wykres śladu nie mniej niż 6000. Chodzi o 6000 punktów w ramach zapisanego przez nas śladu. To bardzo dużo. Chyba. Nie wiem. Ale monochromatyczny wyświetlacz, konstrukcja na rękę, wysokiej rozdzielczości, nie wiem. No ale ma być GPS, w porządku. Ale oprócz tego ma być kompas, widzicie to? Wykonany z tworzywa sztucznego, osadzony na linijce z obrotowym limbusem, opis skali mapy, fluorescencyjne oznakowanie, podziałka w stopniach, bla, bla, bla. Ale to nie wszystko, ponieważ scrollujemy troszkę dalej, co znajdujemy? Kompas guzikowy, sztuk 2. I to nie jest wcale głupie. To wcale nie jest głupie, żeby mieć przy sobie zawsze 3 kompasy. Nie jeden, nie 2, lecz 3. 4 nawet lepiej, ale 3 to jest sensowne minimum. I nie będę wam mówił, dlaczego to jest sensowne minimum, bo możemy się tak zabawić w taki właśnie eksperyment. Piszcie, dlaczego wydaje się wam, że to jest sensowne minimum właśnie 3, a w zasadzie 4, bo tam jest jeszcze cyfrowy. Te 3 kompasy. Ciekawe. Ciekawe, czy traficie w moją teorię, znaczy w to, jak ja sobie to tłumaczę. Idąc dalej, co widzimy dalej? Ratunkowe światło stroboskopowe do wskazania własnego położenia, też na baterię AA lub AAA. Widoczność z powietrza nie mniejsza niż 15 km. Oczywiście w dobrej widoczności, wiadomo, bo tam była mowa o tym, że to ma pozwalać na sygnalizowanie w dobrej i w złej widoczności. Wodoodporna, osłona kierunkowa, żeby światło było niewidoczne z poziomu, na którym ono się znajduje. No, okej, ma to sens. Nie jestem fachowcem od tego typu sprzętów, ale brzmi to rozsądnie. Dwa lusterka heliografy do sygnalizacji własnego położenia. Śmieszne rozmiary, długość minimum 50, maksimum 50 mm, czyli po prostu 50 mm. Szerokość też 50. Tworzywo sztuczne lub metal, instrukcja, osłona chroniąca przed zarysowaniem. Nic szczególnego. Gwizdek. Jedna sztuka. Do wskazania własnego położenia z ABS-u, jaskrawy kolor, odporny na zgniatanie przez ciężar 80 kg. Tylko tak, jak ten ciężar będzie przełożony butem na ten gwizdek, to będzie to inaczej będzie oddziaływać na ten gwizdek, niż jak ten ciężar przełożymy punktowo, na przykład lufą karabinu, opierając się na nim karabinem. W sensie zmierzam do tego, że to jest nie do końca precyzyjny zapis, te 80 kg. Bezkulkowy, wysokotonowy, w porządku. Gwizdek 1, a lusterka 2. Latarki czołowe. Uwaga, 4 sztuki! Do ułatwienia marszu oraz pracy w warunkach ograniczonej widoczności na baterie AA lub AAA, nie więcej niż 155 gramów mają ważyć, bez baterii. Czas pracy nie mniej niż 4 godziny ciągłej pracy, ale nie wiadomo, czy w tych lumenach, czy po prostu. Te 4 godziny to chyba nie jest jakoś tak szczególnie długo. Ma być też wodoszczelna, pyłoszczelna, znowu odporna na zgniatanie i upadek z wysokości, pozwalać na rotację korpusu i głowicy, temperaturę użytkowania. Ale to jest dla mnie niezrozumiałe. Kolor latarki oraz systemu nośnego. Khaki, olive lub multicam. Nie może być absolutnie czarna. Że nie może być czerwona, mogę zrozumieć. Ale że nie może być czarna, nie wiem dlaczego. Idąc dalej. Nóż survivalowy sztuk 2. Do prac związanych z budową schronień, broni, narzędzi. Konstrukcja stałe ostrze full tang. Znaczy domyślam się, że ten nawias nie znaczy, że nie należy tego zapisu rozumieć jako stałe ostrze, co jest równoznaczne z full tang, bo to oczywiście nie jest równoznaczne. Full tang polega na tym, że ten metal, z którego wykute jest ostrze, to się chyba nazywa głownia, idzie przez całą długość tego narzędzia, przez cały uchwyt, przez całą rękojeść. Na tym polega full tang. No i to dobra, rozumiem. Jest to rozsądne do prac tego typu. Full tang na pewno jest lepszy niż nie full tang. Długość ostrza maksimum 20 cm. Całkowita długość maksimum 30. Czy będzie się wygodnie pracować takim nożem? Nie wiem. Mi się wydawało, że proporcje powinny być mniej więcej 1 do 1. Ale okej. Okay. Maksimum 330 g wagi. Taka twardość, taka rękojeść. Grubość grzbietu ostrza 5 do 7 mm. Pochwa o parametrach. Dwie sztuki. To jest ważne. Dwie sztuki tego noża.
I co dalej widzimy? No, zbijak do szyb. No to akurat jest fajne. Nie wiem, czy ktoś, na przykład, nie wiem, wydostając się z tego wraku samolotu, będzie akurat najpierw szukał tego plecaka ratunkowego, a potem z jego pomocą wygrzebywał z niego ten nóż i potem tym nożem się... Nie, raczej nie. No ale okej. Co jest dalej, co jest dalej? Nóż survivalowy składany, sztuk dwie. Do oprawiania upolowanej zwierzyny, przygotowania pożywienia. Takie wymiary, taka waga, też ponad 300 gramów, recurve drop point, profil głowni, typ blokady, sposób otwierania. Czemu tu jest podany typ profil głowni, a tutaj nie jest? Nie wiem. Stal wysokiej jakości, twardość taka sama, prawie, tu maksimum jest niższe niż tam było. Dlaczego tu jest maksimum niższe? Dwa noże takie, dwa noże takie. Piła składa na dwie sztuki do wykonania schronień i przygotowania materiału do palenia ogniska. Długość ostrza, długość grzbietu ostrza, znowu twardość, znowu materiał rękojeści, otwór na linkę. Kolor piły i rękojeści czarny oraz khaki. To jest też źle napisane, bo albo czarny, albo khaki, a jak zapiszemy czarny oraz khaki, to oznacza, że ona musi być w dwóch kolorach. No to co, jak ja dostarczę w jednym kolorze, to będzie dobrze? Nie będzie, bo nie spełnia dokumentacji przetargowej. Także to nie jest dobrze napisane. Ale znowu, patrzcie, dwa noże, takie ze stałym ostrzem, dwa noże składane i do tego jeszcze dwie składane piły. Czy to nie jest za dużo? Zastanawiam się ja. Idźmy dalej. Krzesiwo, dwie sztuki. Zastosowanie do rozpalenia ognia, konstrukcja, wymiary pręta, bla, bla, bla. Nie będę tego czytał, sobie możecie sami to przeczytać. Jak potrzebujecie więcej czasu, to sobie zapauzujcie ten film i czytajcie dowoli. Posiada w obudowie otwór na linkę i iskrownik umożliwiający pracę w rękawiczkach. To jest całkiem niegłupie. Idąc dalej, tampon higieniczny 10 sztuk do rozniecenia ognia w ciężkich warunkach atmosferycznych z bawełny, hermetycznie zapakowany, żeby nie wnikała do niego wilgoć. To rozumiem. Natomiast to, czego nie rozumiem, to jest dlaczego upieramy się przy tamponach, a nie chcemy czegoś innego, jakichś innych rozwiązań do rozpalania ognia. Są rozwiązania wcale niekoniecznie dużo cięższe od tamponów, które mogłyby tutaj znaleźć zastosowanie. I uważam, że fajnie byłoby dać tutaj większy wybór. Tak myślę. To jest moja opinia, ale tampony uważam, że jest to całkiem fajna rzecz. I teraz to jest, słuchajcie, najśmieszniejsze. Filtr indywidualny typu słomka życia do czyszczenia wody, nie? Do filtrowania wody. Masa filtra maksimum 60 gramów i uważajcie, co się dzieje teraz. Długość, średnica, całkowita ilość wody oczyszczonej przy skażeniach ABC minimum 1000 litrów. Co to w ogóle znaczy? To są skażenia ABC. A to jest atomic, B to jest biological, a C to jest chemical, czyli atomowe, biologiczne, chemiczne. Czy w naszym przypadku skażenie radiacyjne, biologiczne i chemiczne. Co znaczy skażenie radiacyjne? To mogą być albo jakieś takie cząstki radioaktywnego pyłu, które się tam unoszą w wodzie, albo mogą to być rozpuszczone w tej wodzie jakieś radioaktywne substancje, na przykład jod-131, który powstaje w elektrowniach jądrowych, nie? Zanieczyszczenia biologiczne to wiadomo, jakieś żyjątka, bakterie, wirusy, pierwotniaki, a zanieczyszczenia chemiczne, no to też znów są jakieś toksyczne substancje rozpuszczone w tej wodzie. Czyli co ten filtr musi usuwać? Musi usuwać zanieczyszczenia mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne z 1000 litrów wody. Według mojej wiedzy na temat filtrów jest to nierealne w filtrze ważącym 60 gramów. Proste filtry LifeStraw, które się mieszczą w tych wymogach dotyczących masy i rozmiaru, tak mi się wydaje na oko, przecież nie mierzyłem ich teraz, mam tutaj gdzieś jeden w domu, zostawiam w okolicy, nie będę go wyciągać tylko do tego celu, one nie usuwają zanieczyszczeń chemicznych. A filtry LifeStraw, które usuwają zanieczyszczenia chemiczne, bo mają wymienne kapsułki z węglem aktywowanym, to te kapsułki trzeba wymieniać co 100 litrów. Czyli trzeba było mieć do tych trzech sztuk filtrów 30 kapsułek. To jaka to będzie masa dodatkowa, nie? W moim odczuciu ten wymóg jest zapisany źle, ponieważ nie ma na rynku takich filtrów spełniających te wymogi, natomiast uważam, że bardzo fajnie jest, aby w takim zestawie ewakuacyjnym był filtr usuwający zanieczyszczenia mechaniczne, biologiczne i chemiczne. To jest dobry pomysł, wojsko, dobry pomysł. Mają być do tego tabletki do uzdatniania wody, 3 opakowania, 10 sztuk, przygotowane na bazie aktywnego srebra. Nie wiem dlaczego na bazie aktywnego srebra, a nie chloru także, ale taka jest wizja. W hermetyczne opakowanie mają spełniać jakieś normy. W porządku. Potem idziemy dalej. Jest sprzęt do kodowania Kocher do gotowania wody i posiłków, około litrowy pojemnik, drugi nieco ponad pół litrowy oraz pokrywki. Element mniejszy powinien się mieścić w większym, waga, grubość pojemników pozwalająca na gotowanie na otwartym ogniu, chwytanie palne, elektropolerowana stal nierdzewna. W zasadzie te wymogi spełnia chyba taki zestaw menażek Helikonu, chociaż nie do końca, bo zestaw menażek Helikonu ma tylko jedną pokrywkę.
A to mają być dwie pokrywki, tak rozumiem ten zapis. Zestaw do łowienia ryb. Żyłka, plecionka wytrzymałości, minimum 4 po maksimum 5. Czemu nie? Maksimum 5. I tylko jedna żyłka o jednej wytrzymałości. Długość poniżej, nie mniej niż 18, ale nie więcej niż 22 metry. Dlaczego nie więcej niż 22 metry? Dlaczego nie dwa różne rodzaje żyłek albo trzy? Dobra, muszę powiedzieć uczciwie, nie znam się kompletnie się nie znam na wędkowaniu. Mój pradziadek mnie kiedyś zabierał na wędkowanie, ale to wtedy jeszcze byłem gnojem i nie interesowało mnie to zupełnie. Chciałbym nagrać materiał jakiś o wędkowaniu. Może będzie jakaś kiedyś okazja. W każdym razie nie znam się, może się po prostu wyzłośliwiam, ale w moim odczuciu to nie jest dobrze zapisane. Haczyki w rozmiarach, ciężarki ułowiane o wadze w rozmiarach, pudełko z zapięciem. No dobra, no tutaj do reszty się nie ma co doczepiać. Teraz to jest śmieszne. Płachta biwakowa poncho sztuk 3. Do osłony przed opadami atmosferycznymi wykonania schronienia. Wymiary płachty minimum 3x3, wodoodporność minimum 3x3, maksimum 3,5 metra. I ma być trzy takie wielkie, wielgachne płachty. Gdyby to były trzy jednoosobowe poncza, to bym rozumiał i to miałoby sens, bo z dwóch się robi fajny namiot, a z trzech to się robi namiot, który można tam zamknąć po obydwu końcach, jest w ogóle rewelacja. Ale czemu trzy na trzy płachty biwakowe? I te płachty biwakowe mają ważyć nie więcej niż 900 gramów każda. Czyli to są prawie 3 kg samych płacht biwakowych. Ilość punktów montażowych, punkty zakute obrzeżem metalowym, oczko, taśmy. To jest sensowne. Znaczy ten zapis dotyczący punktów montażowych i liczby jest sensowny. Ale czemu aż 3 płachty? Tego nie do końca rozumiem. Dobra, potem jest tak. Opaska zaciskowa, staza taktyczna 5 sztuk. Na tym się nie znam zupełnie, więc nie będę się do tego odnosić, bo nie mam o tym bladego pojęcia. Woda pitna 500 ml. Dwa opakowania, pół litra wody do zabezpieczenia potrzeb w pierwszym etapie izolacji. To nawet nie jest pół dnia. W ciepłym klimacie i w mroźnym klimacie to jest dużo, tak mi się wydaje, za mało. Uważam, że wody pitnej w zestawie ewakuacyjnym powinno być więcej, mimo faktu, że mamy w niej sprzęt do pozyskiwania wody. Konstrukcja, pojemność 500 ml na 10 porcji po 50, opakowanie porcji 50, folia z oznaczeniem miejsca roku produkcji, opakowanie zewnętrzne 4-warstwowej folii aluminiowej. To mi wygląda jak woda do picia marki Seven Oceans. Ona jest dokładnie tak pakowana. I pamiętacie, tam była taka mowa o tym, że komora na wodę musi być odporna na uszkodzenie tej wody. Czemu, skoro ta woda ma być tak zapakowana i ona sama w sobie jest bardzo, bardzo odporna? Nie wiem. Koc izotermiczny wielorazowego użytku, 10 sztuk, zwykły koc ratunkowy z folii, ale jedna strona koca w kolorze zielonym. No dobra, no rozumiem, że chcemy się chronić, a jednocześnie chcemy, żeby nas nie widziano. W porządku. Jak się będziemy chronić przed termowizją, to też żebyśmy nie świecili zwykłym odbitym światłem, tak jak tych dwóch asów, którzy się chcieli chronić przed termowizją i chodzili w zwykłych foliowych kocach termicznych, czy tam folii aluminiowej. Nie świecili się na zwykłych kamerach. Śmieszne. Środek repelent przeciwko komarom i kleszczom, jedno opakowanie, zawierający związek chemiczny dietylu, to jest DEET, nie będę tego czytał, minimum 50%, lub zawierający związek ikarydyna. Ikarydyna, wydaje mi się, sprawdzę to, ikarydyna jest na kleszcze, czy na komary. A, dobrze, odstrasza komary i kleszcze. Ale DEET z kolei chyba kleszczy nie odstrasza, więc nie mam przekonania, że to jest dobrze napisane. W każdym razie hermetyczne opakowanie, niepalny, w porządku. Preparat do dezynfekcji rąk i skóry na bazie chlorheksidiny lub octenidyny, czyli na przykład octenisept jest tutaj, te wymogi nam spełnia. Maksimum 75 ml lub 3% woda utleniona w żelu. O masie minimum 12, maksimum 16 gramów. Nie wiem, czy to są najlepsze wyjścia. Wydaje mi się, że woda utleniona do na przykład dezynfekcji ran się za bardzo nie nadaje, w odróżnieniu od octeniseptu, więc nie wiem, czy bym polecał tę wodę utlenioną, ale zobaczcie, no to przynajmniej macie konkretne pomysły, jakie te preparaty do dezynfekcji rąk i skóry kupować. Niepalne, opakowane hermetycznie. Miniaturowa pompka ssąca sztuk 4 do zastosowania przy ukąszeniach owadów, węży, skorpionów i pająków, do usuwania jadów i toksyn. Czemu by nie? Chusta trójkątna 2 sztuki, przylepiec bez opatrunku 1 sztuka, rękawice ochronne taktyczne 10 par do ochrony dłoni, pięciopalcowe, wykonane ze skóry koziej i dzianiny poliaramidowej, trudnopalnej oraz odpornej na wysoką temperaturę. 10 par. Dlaczego 10 par? Bo mają być po 2 pary każdego rozmiaru w zestawie. To mi się wydaje być trochę przeginka, no ale z drugiej strony jak to inaczej rozwiązać, nie? To prawdopodobnie będzie tak, że te zestawy będą sobie w tych tam samolotach czy śmigłowcach, a nie będą noszone czy wnoszone każdorazowo przez ludzi, którzy potencjalnie mają z nich korzystać, więc tutaj chyba nie ma lepszego wyjścia, nie ma lepszego rozwiązania. Prezerwatywy 10 sztuk do przenoszenia wody i zabezpieczenia broni. Nie, prezerwatyw się nie używa do przenoszenia wody. Są lepsze rozwiązania.
prezerwatywy są złym rozwiązaniem. Do zabezpieczenia broni, dobra, no to mogę zrozumieć. Demontujemy karabinek, lufę pakujemy do prezerwatywy, zawiązujemy ją, lufę z komorą nabojową pakujemy do prezerwatywy, dzięki temu jest zabezpieczona od wody, czy tam, żeby to przed pyłem zabezpieczyć, to nasuwamy na lufę prezerwatywę. To jestem w stanie zrozumieć, ale do przenoszenia wody nie. W ostateczności, naprawdę w ostatecznej ostateczności, i to tylko wtedy, jeśli byłyby to takie najzwyklejsze prezerwatywy, bez żadnych nawilżaczy, bez żadnych środków plemnikobójczych, innych, zapachowych, smakowych, to tylko w takiej sytuacji. Ale naprawdę są lepsze rozwiązania, tym bardziej, że one są tutaj też wymienione. Patrzcie, niżej. Za moment. Linka Paracord. Do wykonania schronienia, zdobywania pożywienia oraz, uwaga, asekuracji. Oliwkowy kolor. Wytrzymałość na obciążenie statyczne minimum 100 kg. No to słuchajcie, linka, która zapewnia wytrzymałość na obciążenie statyczne minimum 100 kg, to jest linka do asekuracji, kiedy siedzimy i nie chcemy się przewrócić. Albo stoimy i nie chcemy się przewrócić. Do asekuracji w czymkolwiek bardziej wymagającym taka linka się nie nadaje. Po prostu nie. Dobra, to są te worki, o których wspomniałem. Foliowe worki do transportowania i uzdatniania wody. Około litra, gruba folia, folia zgrzewana na szerokości około 5 mm po obrysie, zamknięcie strunowe, uchwyt do transportowania oraz wyprofilowane dno umożliwiające postawienie. To jest dużo lepsze rozwiązanie do przenoszenia wody niż prezerwatywy. Dużo lepsze. Dużo lepsze. Ale moje ulubione worki na mrożonki z IKEA nie spełniają tego wymogu, bo nie są zgrzane na takiej szerokości. Notes. Do notowania ołówek, do notowania drewniany, nieautomatyczny, posiada gumkę do ścierania, w porządku, agrafka, 5 sztuk, logiczne, przybornik krawiecki, logiczne, co to my dalej, komplet baterii zapasowych, dwa komplety, AA, alkaliczny lub o tak zwanej przedłużonej żywotności w ilości na dwie wymiany do wszystkich sprzętów w plecaku. To, czego tutaj nie zrobiono i uważam, że jest błędem, nie zaproponowano czy też nie wymuszono unifikacji zasilania tego sygnalizatora stroboskopowego, tych latarek i tego GPS-u. Uważam, że to jest błąd. Bo zobaczcie, możemy mieć część na AA, a część na AAA, a możemy mieć wszystko na jeden rodzaj baterii. Jeśli mamy na przykład po dwie baterie do latarki, czyli 8, dwie do GPS-u i dwie do tego sygnalizatora, to jest razem 12 baterii, tak? I jeśli teraz mamy dwa komplety na wymianę, czyli 24 baterie i są wszystko to tego samego typu baterie, to tak naprawdę mamy 12 wymian do latarki, 12 wymian, rozumiecie, do GPS-u, rozumiecie, po prostu na dłużej nam te baterie wystarczą. Dlatego uważam, że tutaj dobrym kierunkiem byłaby właśnie unifikacja tych baterii, tego źródła prądu dla tych urządzeń, właśnie po to, żeby wszystkie były zasilane takimi samymi ogniwami. Co tutaj jest dalej? Że stanowi komplet, jaka tu jest koncepcja wykorzystywania. Tego nie będę czytał, bo to nie jest jakoś tak szczególnie istotne z perspektywy naszych zainteresowań. To, co tu jest ciekawe, gdzie tam, ile trzeba ich dostarczyć, bla, bla, bla. Co tu jest dalej ciekawego? Szkic plecaka, patrzcie, tak to ma wyglądać. No to może nie do końca tak, ale mniej więcej tak ma to wyglądać, nie? A z tyłu tak, pas biodrowy, pas piersiowy. Fajnie, że ktoś pomyślał, pasy do ściągania. A to czekajcie, to obrócę, obróć w prawo. Patrzcie, co tutaj jest. Szkic rozmieszczenia elementów wyposażenia plecaka jest dokładnie pokazane, co ma być w którym miejscu w tym plecaku. Po co? Nie wiem. Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie jakiegoś takiego systemu, gdzie sobie to można poprzekładać do woli, niż na sztywno wyznaczenie tych miejsc, że tutaj pod jedynką ma być nóż survivalowy, a tu ma być drugi nóż survivalowy składany, tu piła, tu GPS. Czy to są rzeczy naprawdę najbardziej potrzebne dokładnie w takiej kolejności? Zapas wody pitnej tu, prezerwatywy tu, obok wody. Co to jest 31? Foliowe worki do transportowania i uzdatniania wody? No, jakaś tam powiedzmy jeszcze logika jest, ale na przykład to, patrzcie, 24. Koc izotermiczny wielorazowego użytku zajmuje aż tyle miejsca, a dla odmiany, gdzie to jest? Płacht i wywakła poncho 19 zajmuje tyle miejsca. Albo tyle, bo to się źle zeskanowało. Czyli trzy wielkie płachty, wielkie, ciężkie, prawie kilogramowe płachty zajmą tyle samo miejsca, co 10 koców ratunkowych ważących 50-60 gramów? Nie sądzę. No, ale jest taki tutaj szkic. Tak to ma być umieszczone. Tak to ma być tutaj umieszczone. Po prostu. Tyle. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Znaczy, no parę rzeczy mnie tutaj zaskoczyło i tak wypunktowałem je w tych miejscach, kiedy najbardziej miałem najwięcej wątpliwości. Ale jest jeszcze taka jedna rzecz, o której w ogóle nie wspomniałem i ona moim zdaniem jest kluczowa, czy jej brak jest kluczowy. Ciekawe, czy wiecie, co mam na myśli. Może zróbmy tak. Dam wam chwilę do namysłu. Napiszcie, czego w tym plecaku ratunkowym najbardziej brakuje
i dlaczego. Dam wam parę sekund, zresztą możecie nacisnąć zawsze pauzę. Teraz właśnie, jeśli potrzebujecie, naciśnijcie pauzę i piszcie, czego w tym plecaku najbardziej brakuje i dlaczego. Otóż, moim zdaniem, najbardziej w tym plecaku brakuje żywności i wody. To znaczy, bardziej żywności, no bo wody trochę jest, nie? Ale nie ma kompletnie żywności. Zobaczcie, gdybyśmy zrezygnowali z jednej tej płachty biwakowej, ważącej 900 gramów, mielibyśmy półtorej racji żywnościowej Seven Oceans, gdzie jest pół kilo żarcia, 2500 prawie kalorii, czyli jedzenie na jeden dzień, nie? Mielibyśmy półtora dnia jedzenia kosztem tej trzeciej plandeki płachty biwakowej. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? No, kompletnie nie ma żywności. Tego nie rozumiem. Bo rozumiem, że nikt się nie nastawia, że ten zestaw ma służyć przez wiele dni, ale z drugiej strony, skoro są tam aż 3 filtry do wody, skoro są tam aż 4 latarki, to dlaczego nie mieć tam chociaż trochę żywności? Tego nie do końca rozumiem. Może po prostu najzwyczajniej w świecie nie rozumiem koncepcji, jaka stoi za tym plecakiem. Ale uważam, że po prostu nie powinniśmy tak bezmyślnie przekładać tej listy sprzętu na nasze niewojskowe warunki. Gorąco was zachęcam do krytycznej analizy tej listy i do wyciągania z niej własnych wniosków, a potem przetestowania ich w praktyce, choćby na jakimś biwaku, żeby zobaczyć, czy to, co sobie włożyliście do zestawu ewakuacyjnego, rzeczywiście wam pomoże. Zachęcam was również gorąco do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, do wspierania nas na Patronite za pomocą tego przycisku, bo nasi patroni mają możliwość oglądania naszych filmów 2 dni wcześniej i w dodatku bez reklam oraz do obejrzenia innych materiałów, które dla was przygotowaliśmy, na przykład tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!